Witam i tam ponownie w Outriders. Kontynuujemy misje fabularne. Tym razem wyruszamy już do kamieniołomu. Koniecznie łapka, jeśli wam się seria podoba. No i cóż, wyruszamy już z Jakubem. Ja tutaj troszkę te elementy zmodyfikowałem. Mamy już większość epickich. Jest całkiem nieźle. No i próbujemy w nowej lokacji swoich sił tym razem. Ruszamy. Wszystko jest tutaj wyczyszczone, jeśli chodzi o zadania poboczne. Mamy jeszcze dodatkowe łowy, ale będę je sobie robił pewnie już poza nagraniem. No i też spuścizna Outriderów, czyli ten quest, który przeszedł z tych wcześniejszych lokacji, idzie dalej. Więc zobaczmy, jak wygląda kamieniołom. No i jesteśmy, no myślę, że tak już na pół metku, bo nawet te łowy sugerują, ile będzie map, nie? Okej, pokonaj bagna. Pokonaj bagna, proszę państwa. Droga stąd prowadzi przez kamieniołom. Jest niedaleko, za tym brakiem koparki. Musimy się zatrzymać i uzupełnić zapasy. Mam pomysł, jak możemy bezpiecznie przejechać przez las. Bezpiecznie przejechać przez las. Czy ty się słyszysz? Dobra. Ładnie schodzą. Oj! Jakiś nowy latający. Pyk, troszkę sobie jeszcze ulepszyłem właśnie ekwipunek, żeby zadawał obrażenia na tym, na tej trzeciej umiejętności, nie? Jest spoko. Tutaj mamy spopielenie, więc będę używał tego sporo. A i zamrożenie też jest, więc gitara. Tak, tutaj mam zamrożenie, więc jeśli tego będzie sporo, to mam na broni po prostu. A to się przyda. Dałem sobie po prostu taki perk, nie? Pasywny. To się bardzo przyda, bo wszyscy przeciwnicy będą tacy spowolnieni. No to easy. Jeszcze ktoś za mną? O, zobaczcie, nie? Strzelam i od razu jest spowolniony przeciwnik, osłabiony. Tam wziąłem chyba zamrożenie i osłabienie jednocześnie, więc psy, mega. Tutaj jeszcze skille dodatkowe, więc teraz widać, jak ekwipunek i jak te perki dodatkowe mają znaczenie, nie? No bo zamrozić przeciwnika, przecież to jest tak jak w Star Warsach Chewbacca, nie? Rzuca ten granacik ogłuszający i możemy srogo bić ile chcemy bezkarnie, więc tak, polecam takie perki, przejrzeć ekwipunek, już tam wydać trochę skóry, odłamków, ale coś tam porobić. No i teraz mamy 19, więc mógłbym sobie wszystko ogarnąć na plus 1. Byłem tu, gdy ją budowano. Drukarki przemysłowe potrzebowały 2 tygodni, by złożyć ją do kupy. Ta bestia potrafi przenosić góry. Teraz patrzcie, co za tragedia. Dobra, i tu jest nowy przeciwnik, ten latający. Spory już ten bestiariusz. Tutaj jest wiele takich easter eggów z Wiedźmina, nie? Mamy Gertruda, mamy krwawego barona, mamy polowanie na potwory, zlecenia. Wszystko jest. Naprawdę teraz te dodatkowe umiejętności grają. Grają, ma to wszystko sens. Jest spoko. No to naprawdę kosi. Nie, jestem zadowolony. Zobaczymy, kiedy będzie już słabiej. Ale pewnie na kontraktach dopiero. Fabułka idzie spoko. Oj, alpiczki przyszły. Od tych mniejszych. Zamrożenie to jest w ogóle koks. Kurde no. Nie wierzę, że to jest tak mocne cały czas. Dobra, mamy alfę. Oj!
Dobra, szybko zdrówko. W każdym momencie można się odratować, nie? No tam 22 poziomy trzeba wbić, żeby mieć ostatnią miejkę. Zobaczymy, co to będzie. Ale podobno maksymalny level jest 50, nie? Dobrze myślę? Dajcie znaka, kto może ma już 50. Corrigan wspomniał, że ktoś zajął ten kamieniołom. Zakładam, że powinniśmy poruszać się ostrożnie. Prawdopodobnie teraz pełno jest tam zmutowanych świrów. Walczymy o tę cholerną dziurę w ziemi, odkąd pamiętam. Ale ostatnim razem, kiedy buntownicy ją odbili, Corrigan stwierdził, że jest niewarta naszego czasu. Wysadziliśmy wszystko i ustawiliśmy miny na drodze dla ochrony planu. Co on wie o zabijaniu? Zoltan, spokojnie. Tu jest popielenie, jest lodowatość, wszystko. Dobra, jakaś snajpa, jakiś granatnik. Przeładowanie naprawdę szybkie. Dobra, jest git. Zaraz sobie wbijemy sztandar. Jakoś tam się do przodu przesuwamy. Ludzie, mówiłem, że będzie łatwo, ale patrzcie to. Patrzcie to. Aż zmniejszyłem poziom. Patrzcie tutaj. Proszę państwa. Matka Roju. Matka Roju, czyli bosik z ostatniego odcinka jako przeciwnik, który był do kontraktów, nie? Masakra. I przy takiej obstawie jeszcze. Nieporozumienie. Dobra, jest alfa. Jak dygnie, to ino roz. Okej. Wcale nie jest łatwe. Dobra, latający majtek poszedł. Dajcie spokój z tą matką roju. To jest normalny przeciwnik, to ja nie mam pytań. Dawaj banieczkę. Opowiem ci bajeczkę. W ogóle na blisko się nie da podejść, nie? Dobra. A jeszcze te latające rzeźniki. Ja pierdekam, czy to nieporozumienie jest. Co prawda tutaj elementy będą słabsze szły, ale... Co dalej? Da się zrobić. Ale bez przesady. No dobra, fajnie. Ruszamy. No to cóż. Mieliśmy namiastkę ostatnio. Bossów, a tu zwykły mobek. W obstawie. Sroga impreza. Kurczę, nie wiem, czy teraz nie zmienić na ten szósty.
Polecimy na razie na szóstym. Pięknie tu. Oj. Mam nadzieję, że tu nie będzie matki roju tak o z dupy. To pewnie jest jeszcze jedna abominacja wyżej, nie? Na tych przeciwnikach. Ale ciekawie to zrobili. Jest taka grupka powiedzmy tych ścierwojadów. Co lokacje nam coś lepszego przybywało, nie? No spoko. Tu są jakieś w ogóle ogniste byczki. Nie no, reszta jest spoko, ta matka była przegięta. Easy peasy. Kurde, ale jakie efekty tu idą. Zlodowacenie, jakieś osłabienie. Wszystko. Gdzie jesteście? A tu. Dzień doberek, tak za ścianą? Nieładnie. Muszę wyjść na spotkanie z Alterdem. Piękna sprawa. To naprawdę potrafi zlupać, nie? To ma dodatkowe efekty akurat. Tu jest ten alfa. Jak nie jest przegięte, to mega się pyka. Naprawdę super. Nie dziwię się, że ta gra jest popularna, bo jest naprawdę przyjemna, nie? Jak ktoś lubi looter shootery, to tutaj bajeczka. Bajeczka. Fajne umiejętności. Dodatkowo jest fabuła, więc mnie bardziej fabuła też interesuje, ale sam gameplay bardzo spoko, wszystkie rozwiązania jakieś tam progresowe, ulepszenia, jak najbardziej na miejscu. Znalazłem sterowanie bramy. Wreszcie. Droga należy do ciebie, Jakubie. Jakubie! Czyń honory. Yeah. Zdobywamy kamieniołom. Nara, frajerzy. Zamierzasz przejść pole minowe pieszo? Wolę to niż być z wami. Bawcie się dobrze zdychając. Co tu? Kamieniołom. Mam plan, jak nas ochronić w lesie. Trzeba trochę zmodyfikować ciężarówkę. Nie będziesz w niej grzebał. Musimy odizolować wnętrze. Do powietrza użyjemy nadchloranu, a pył i wodorotlenek załatwią sprawę CO2. Mów po ludzku. Ciężarówka będzie jak bańka. Będziemy bezpieczni, póki będziemy mieć lit do produkcji tlenu. To da czas, by znaleźć źródło sygnału. I co, myślisz, że wyciągnę sobie więcej litu z dupy, jak już się skończy? Złośliwe uwagi są zbędne. Jedynym źródłem litu na Inok są stare akumulatory z ziemi. Większość z nich rozebrano na części, ale tereny górnicze były niedostępne od wielu lat. Znajdziemy tam kilka akumulatorów. W skrócie, znajdziemy baterie, będziemy żyć. No coraz lepiej. Do roboty. Do roboty. Lecimy, proszę państwa. Mamy naszą bazę wypadową.
Ekspedycja. Opryskliwy emanuje podczas tej wyprawy naprawdę negatywną energię. Jakie mamy zadanka? Co tu za zadanka są? O kurde. Spuścizna Outriderów. Jest łowca, jest tutaj koryto rzeki. No mógłbym w sumie sprawdzić, nie? Król skalpów to już nie. A, spuścizna Outriderów jest tu. Dziwne. A, tu jest ostatnie życzenie. A propos Wiedźmina. Dobra, to na razie niech będzie fabułka jeszcze. No dobra, Zahedi? Powiedz mi, czego dokładnie mam szukać. Wypatruj starych akumulatorów. Mogą być w kondensatorach, silnikach, sprzęcie górniczym, spalonej elektronice. Trzy powinny wystarczyć. Mam nadzieję. A tu jeszcze mogę porozmawiać z tą. Jakub, znacie się jeszcze z ziemi. Jaki on wtedy był? Zawsze był surowy, jeśli o to ci chodzi. Wtedy na ziemi były ciężkie czasy. Wszystkich nas znieczuliło. A potem przetrwaliśmy wszystko, by znaleźć się w nawet gorszym miejscu. To mu jeszcze bardziej zaszkodziło. No wiesz, to żadna wymówka. Jasne. Ale może rzucić na sprawę trochę światła. Dobra, mały dzienniczek. Oczywiście do przeczytania na spokojnie można zatrzymać. I teraz tak. Ojej, co tu się wypławia? Mamy zlecenie na potwora i zlecenie na człowieczka. Ale tu będzie dużo atrakcji. No, kamieniołom wydaje się dosyć spory. I też obfity w zlecenie, ale to w każdej większej lokacji, która nie jest hubem wypadowym. A może będzie jakiś później dopiero. Na razie w tej pierwszej części tym hubem jest to miasto, nie? Wygląda na nietknięty. Jeszcze dwa. Oj. Co to jest? Pożeracz! Dobra, nowy gnyb. I zobaczcie, że mamy naprawdę bardzo często nowych przeciwników, także szacuneczek. No i jeśli te zlecenia mają być w każdej lokacji, no to 10 takich głównych, nie? Kroczymy do przodu. Jak się uda przez to pole minowe przejść, będzie super. To może być jakieś ważne wydarzenie. Pożeracz. Taki byczek, ładny. Pikny. Jest naprawdę pikny. My sporo w tej skórze łowcy już chodzimy, nie? Ale no akurat mi dropnął rewelacyjny item, więc ulepszam go. Okej. Proszę mi tutaj nie dawać snajperek. Widzicie, że nie gram. Widzicie, że nie gram snajperką. Plan doktora naprawdę może wypalić? To nie brzmi, jakbyś potrzebował potwierdzenia. Nie potrzebuję. Pytam, czy pragniesz umrzeć i ciągniesz nas wszystkich ze sobą? Chodzi o czarę? Ona ma swoje powody, Jakubie. Myślę, że musisz po prostu z tym żyć. Tak, bo podejrzewam, że to tak długo nie potrwa. Pożeracze spoko, ale to jest pierwsza forma, nie? Zobaczymy, jaki będzie boss tych pożeraczy. Śmiesznie uciekacie, wiecie? Oj. Oj, dobra. A propos bossa. Dzień dobry. Pani Big Pożeracz. Albo Alfa Pożeracz. Behemoth. No to jest ładna nazwa. Jak na piesia. Behemoth. Oj, piesio! Jak mi dygnął! Czy ruszasz dalej?
Dobra. Ten dzik już padł? Ja pierdeka. Nomad. Oj, jeszcze jakiś wróbel. Gołąb. Ale naprawdę srogie potwory, nie? Dobra, mamy filtr. Oj, oj, oj. Zahedi? Zebrałem cały lit. Świetnie. Przynieś wszystko, a będę mógł dokończyć budowę oczyszczacza. Oczyszczacza, mówisz? Dobra, mamy ten lit. Ale trochę pogramy na tym piątym, bo widzę, że pojedynka jest srogo. I co, przejdziemy przez ten kamieniołom? Wiecie co, ja sobie tepnę. Tu jest obóz. No, zadanka takie poboczne to będę robił poza nagraniem, ale... Dziękuję. Chyba bym nie... Masz gdzieś szczęście, staruszku. Może pojedzie z nami? Jak przeżyjemy, ktoś musi strzec teczki i mnie, jak cię nie będzie. Staruszku, nie pracuję za darmo. Proszę, potrzebujemy cię. Żartujecie? Okłamuje nas. Właśnie tak chce się wkręcić do grupy. Szpieguje dla Korrigana. Widzisz to w szklanej kuli? Przyznaj się, psychopatko. Wiesz, że mam rację. Czegokolwiek szukacie, to nie wystarczyłoby na opłacenie mnie. Śledzimy sygnał dochodzący spoza anomalii. Gdy go znajdziemy, podłączymy się do Flores i sprowadzimy na ziemię resztę kapsuł. Pilnuj doktora Zahediego i trzymaj gębę na kłódkę, a dostaniesz swoją działkę. Stoi. No i ja pierdolę. Wiem, Gertrude, że ona jest jak wrzut na dupie, ale jeszcze raz ją tkniesz, a rozsmaruje cię tą cholerną ciężarówką. Udaj się do lasu po przygotowaniu ciężarówek w kamieniołomie. To co, już jest koniec... Koniec kamieniołomu? Bo tutaj mamy jakieś zadanka poboczne, nie? Spuścizna Outriderów. Ostatnie życzenie. No to dobra. Myślę, że tyle. Myślę, że tyle w tym odcinku. Kamieniołom jest. Więc spoko. Ale no, następnym razem ewentualnie możemy zrobić poboczne. Jeszcze zobaczmy, co u niej. Czego znowu chcesz? Co ona sprzedaje? Bo nie lubię, kiedy jest zbyt nudno. Mam dla ciebie ofertę. Lubię majsterkować przy wyposażeniu wedle własnego uznania. I będę miała mnóstwo czasu, podczas gdy będziesz udawać, że ratujesz świat. Chętnie odsprzedam wszystko, co uda mi się naprawić. Mam płacić za to, że będziesz się bawić bronią? Hej, to dobrze płatna, fachowa robota. Nie chcesz, to nie kupuj. Ale ja zamierzam coś wynieść z tej samobójczej misji. To co ty tu masz? What? Takie rzeczy? Za śrubeczki. No niby fajnie, ale to jest za 14 koła, hopie.
Nie ma szans. Tam babko. Nie ma szans. No to cóż, poszukaj władzy Outriderów w kamieniołomie. To już zrobimy sobie następnym razem. To jeszcze trochę jeszcze pogrzebie w ekwipunku. No ale na razie ten piąty poziom myślę, że zostanie. Zobaczymy co dalej, także wielkie dzięki za oglądanie. Łapkujcie, jeśli wam się podoba. No i kto dotrwał do tego momentu, niech napisze kamieniołom. Do następnego.